Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Teubika. Chcieliście vlogmas, to będzie vlogmas. Sorry, że wyglądam jak kupa, ale jest 7:55. Widać chyba zresztą tutaj. Także dzisiaj zobaczycie, jak u mnie wyglądają przygotowania do świąt. Będziemy wędzić szynkę, wędzić kiełbasę, piec pasztet. A jeszcze na dodatek 16 mam gości, więc będziemy przygotowywać kolację. Menu później podam Wam dokładnie w rozkładzie, bo jeszcze w międzyczasie muszę jechać po cebulę i bułki, bo zapomniałem wczoraj kupić do pasztetu. Dopiero kawka wchodzi. Trzeba się rozbudzić, więc no, będziemy rozpalać ogień pod wędzarnią i coś tam jeszcze. Także przygotujcie się na bardzo mocne wrażenia, bo to będzie taki nietypowy vlogmas i w ogóle tak nietypowy odcinek, że nigdy u mnie takiego nie było. Nawet przygotowywanie kremowego piwa nie było tak dziwne jak dzisiejszy odcinek. Wasze zdrowie. Łe, a co to? A to są mięsa, które gotują się na pasztet. Musicie je pokroić, przesmażyć, a później po prostu dusić do miękkości. Jeszcze później też trzeba dodać warzyw, które zaraz będę obierał. Jakie tutaj mamy mięsa? Ano, jest pierś z kaczki, jest górka cielęca, jest łata wołowa i jest łopatka wieprzowa. Żeby było rozmaicie, żeby było też dość tłusto, bo później pasztet musi się zlepić. No i oczywiście na końcu jeszcze wjedzie wątróbka, ale na razie to się musi ugotować, a ja idę obierać warzywa. O rany, ale świeci mi z tyłu, muszę to wyrównać, może teraz będzie lepiej. No, to jadę teraz po cebulę i po bułki, bo mi są niezbędne do pasztetu. Szczerze mówiąc, bułki tak czy siak miałem kupić dzisiaj, ale o cebuli zapomniałem. To znaczy, mieliśmy spór z żoną o to, kto zapomniał wpisać cebuli na listę, bo to jest najistotniejsze. Ja twierdzę, że ja mówiłem, nie wpisała, ale świeci, ja cię kręcę. No, także, może teraz będzie mniej. Dalej świeci. Sorry, będziecie mieli w takim razie bardzo, bardzo słonecznego vlogmasa. No i tak dzisiaj będziemy sobie chodzić od kąta do kąta. Jeszcze co istotne, może pokażę Wam trochę, jak robię obiad. Dzisiaj będę robił też m.in. pizzę. Może później zajrzymy do mojego pieca na pizzę, jeśli jesteście zainteresowani. Na przystawkę wjeżdża podwędzany tuńczyk, którego też dzisiaj będę wędził, ale to już po szynkach i po kiełbasach. A na deser wjedzie tiramisu, już herbkawa zaparzona, ona się studzi, żeby oczywiście nasączyć w niej oraz w winie biszkopty. No i tyle, nie? Ale dziwny ten film będzie, ja cię kręcę, no nie mogę się doczekać, jak już będzie w całości sklejony i już go zobaczę, bo to będzie coś do tej pory nieosiągalnego. Dobra, skręcam do piekarni. Okej, jestem na dworze, teraz trzeba by coś uwędzić. Najpierw oczywiście trzeba rozpalić w wędzarni. Tutaj możecie zobaczyć takie kawałki drewna, których użyję do rozpałki. Tutaj już będzie drewno właściwe, którym będę utrzymywał ogień, a później będę jeszcze dorzucał kawałki drewna owocowego do tego, żeby ten ogień miał fajny aromat, który nada naprawdę niesamowitego smaku mięsu, kiełbasie, no i też rybie. Tutaj rzecz najważniejsza, palnik. Bez tego palnika w ogóle nie ma zabawy, zobaczcie. Gdybym był Elonem Muskiem, może tak mocno teraz nie widać, ale on naprawdę daje czadu, zapas gazu. Gdybym był Elonem Muskiem, to pewnie kupiłbym zapas takich palników, okleił swoim awatarem i sprzedawał jako zapalniczki. Tutaj w ogóle jest nowy numer LEGO City od Blue Ocean, którego nie zdążyłem Wam pokazać, bo w sumie nie było czasu i okazji. Mamy drwala, więc w sumie klimaty całkiem niezłe. O, jeszcze jest boosterek z kartami z LEGO Star Wars. Byłem wczoraj na nowych Star Warsach, ale wolałbym zapomnieć, że w ogóle byłem. Ale ma fajny kubek z Kylo Renem, mogliście widzieć na Insta. No i jest jeszcze taki przesąd, zobaczcie, że szynka się nie uwędzi, jak i samemu człowiek się w trakcie wędzenia troszeczkę nie uwędzi. Oczywiście w przenośni. Ja tutaj mam za sobą jedno piwerko. Fakt faktem, jest chyba 9:14, ale przymknijmy na to oko. Grodziska APA, dość ciekawy smak, więc sobie też tutaj będę troszeczkę folgował w trakcie wędzenia, bo wtedy to wędzenie ma duszę. Dobra, idę rozpalać ogień, bo już zaczynam gadać totalne brednie. Kiełbasy już uwędzone, za chwilę pora na szynkę, a tutaj taki świetny kawał tuńczyka, którego lekko podwędzę i będzie z niego carpaccio. On jest tylko zamarynowany w soli, pieprzu i oliwie. Będzie wyborny. Naprawdę już nie mogę się doczekać, ale potrzebowałem właśnie tak końcóweczkę wędzenia, żeby tak był liźnięty wręcz tylko tym dymem.
Dobra, chcecie zobaczyć szynki? Za chwilę je będę wyciągał. Oh man, takie szynki, yeah. Peklowały się oczywiście w soli peklowej, no a teraz sobie tutaj tak pięknie dędają. Pachnie niesamowicie. Podpalone to jest bukiem i czereśnią czy wiśnią? Którym z tych? W każdym razie pachnie niesamowicie. One już są tak świetnie liźnięte tym dymem. Są już takie podwędzone i za chwilkę wjeżdża tuńczyk. Choinka już ubrana, a na choince znalazła się bombka z Alto. O, zobaczcie, jak się świeci, to już w ogóle widać, że jest tak mega świątecznie. No i dostała honorowe miejsce, bo w sumie włamywaczy się nie spodziewam, więc mogła na spokojnie tutaj się znaleźć. Ale się świeci! W sumie gdybym zgasił światło, to chyba trochę by się obraz pogorszył, więc sorry, mniejszy nastrój, ale choinka też już stoi. Pieką się pasztety, la 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 la. W sumie dobra, to chyba był głupi pomysł, żeby tak śpiewać. No dobra, pasztety się pieką, jest 14:39. Za niedługo je będę wyciągał, szynki też trzeba wyjąć. No i tak to jest właśnie przed świętami u mnie w domu. Na święta oczywiście trzeba być przygotowanym pod każdym kątem. Tutaj trochę czeskich rarytasów, bo dopiero co byłem na jarmarku świątecznym w Brnie. No tutaj jeszcze jeden czeski rarytas. Tutaj bardzo dobre czeskie wina. Frankowka to jest taki tradycyjny szczep czerwonych win. O, a to dzisiaj na wieczór będziemy się dżentelmenizować z kolegą i trochę pewnie opróżnimy bareczek podręczny. Hehe. Nie mogło zabraknąć mandarynek, no bo święta, ale miałem wam pokazać piec do pizzy i to jest właśnie ów piec. On jest produkowany w Neapolu, więc nie może być lepszego miejsca do robienia pieca do pizzy. On wyciąga prawie 500 stopni Celsjusza, no i tutaj mamy piec szamotowy. No niestety on już po pierwszym użyciu zaczyna tak wyglądać, bo się gdzieś tam przywiera. On jest jeszcze dzisiaj niewyczyszczony. Tutaj mamy taką wielką grzałkę i ona powoduje, że dzięki temu ciasto robi się chrupiące po bokach i pizza wypieka się praktycznie w taki sam sposób, jak w takim piecu opalanym drewnem. Naprawdę polecam, jestem z tego zadowolony. Mam go ponad rok, zrobiłem w nim już masę pizzy, naprawdę, myślę, że grubo ponad setkę i nie ma lepszego wyboru. I to jest lokowanie produktu jako takie, no po prostu polecam, bo to jest świetne urządzenie, jeśli jesteście fanami tradycyjnej włoskiej pizzy. Wszystko gotowe, robiłem się praktycznie na styk, jadę właśnie po gości. Tak, bo jestem tak wspaniałomyślnym i dobrym człowiekiem, że nawet gości do domu przywożę, bo czemu by nie, karma wraca, prawda? No i cóż, mam nadzieję, że dzisiejszy dzień wam się podobał, a ja jeszcze wam zrobię takie małe stop i wkleję zdjęcia z jakąś świąteczną muzyczką, no bo tak wypada, tego co dzisiaj przygotowałem na kolację w takiej wersji finalnej. Nie zdążyłem wam jeszcze pokazać szynek, które się jeszcze kończą wędzić, bo lubię je tak trochę sobie przeciągnąć. I tak mamy godzinę 15:26 w tym momencie i ja sobie tak stwierdziłem, że jak wrócę, to je wyciągnę. Tuńczyk też się fajnie wędzi. No panie, jedź pan, no na przejeździe kolejowym jestem i pan stoi, się rozgląda 38 razy, a nic nie jedzie. Za chwilkę może zatrząsnąć, bo jestem właśnie też na przejeździe. Bum, 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 bum. Zatrząsło. Dobra, no to krótkie, małe stop i oglądajcie, co tam do jedzenia było. Co, wyglądało smakowicie? Mam nadzieję. A jak nie, no to sorry, no nie trafię w każdego gusta. No i tak podsumowując jeszcze raz, mam nadzieję, że vlog ma dość nietypowy, bo w ogóle śniegu nawet nie ma, kurczę. Widziałem śnieg tydzień temu w Brnie i 2 tygodnie wcześniej, jak byliśmy w Dolinie Zimnika, to był śnieg, teraz nie ma u mnie, także dawajcie znać, czy śnieg jest u was, dawajcie znać, czy vlog ma z wam się podobał, czy też nie, mam nadzieję, że tak. No jeśli tak, to za rok też zrobię, może nawet dwa w takim razie. No i to właściwie tyle na dzisiaj. Dzięki, cześć!